największej chwały Twej. I zbawienia nam. Ja też dzisiaj chcę Ci zadać pytanie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Pozwólcie na krótki cytat. Jakaś scena filmowa, dwóch znajomych rozmawia ze sobą. Jeden pyta drugiego: co tam u twojej narzeczonej? Wszystko w porządku. Ten odpowiada, że no, nie jesteśmy już ze sobą. O, co się stało? No, coś tam mówiła, że jakoś jej nie słucham, czuję się zlekceważona, odeszła ode mnie. No, ale powiedz coś więcej, co dokładnie powiedziała? No, nie wiem, nie słuchałem. To scena z jakiejś komedii, ale scena no, jest taka tragikomiczna. Pytanie, czy my potrafimy słuchać? Ta Ewangelia zakłada, Pan Jezus zakłada to, że my słuchamy Słowa Bożego, tylko czasem wypełniamy to, co Bóg mówi, czasem nie. Ale pytanie, czy ja w ogóle potrafię słuchać? Czy wychodząc z kościoła pamiętam, jaka była Ewangelia wczoraj? Czy rozmawiając z drugim człowiekiem nie patrzę bardziej w telefon niż na twarz drugiego człowieka? Warto, myślę, na tym pomyśleć, bo jeśli będziemy potrafili dobrze słuchać drugiego człowieka, to też będziemy potrafić wsłuchiwać się w Boże Słowo. Dlatego zadaję Ci pytanie, czy potrafisz słuchać?